Dzień dobry Państwu. Ronald Lasecki przed monitorem. Dzisiaj chciałem Państwu skomentować krótko wydarzenie w Brazylii, które spotkało się z reperkusjami międzynarodowymi, między innymi w Polsce. Chodzi oczywiście o szturm zwolenników byłego już prezydenta Brazylii, Jaira Bolsonaro, na budynki Kongresu Brazylijskiego, siedzibę prezydenta i siedzibę Sądu Najwyższego. Ten szturm, proszę Państwa, doszło do niego w niedzielę 8 stycznia. Wzięło w nim udział kilka tysięcy uczestników. Budynki na Placu Trzech Władz w stolicy Brazylii, czyli Brasilii, zostały przez demonstrujących zajęte. W związku z tym, że była to niedziela, nie było w nich wówczas wielu pracowników. Siły porządkowe zachowały się w zasadzie biernie, o czym za chwilę powiem więcej. Budynki zostały zdobyte, zdewastowane przez demonstrujących. Uczestnicy tej manifestacji wezwali następnie brazylijskie siły zbrojne do odsunięcia od władzy nowego prezydenta, którego kadencja rozpoczęła się z dniem 1 stycznia, prezydenta Luiza Inácio Lula da Silva z Partii Pracujących, Partii Lewicowej, prezydenta o orientacji jednoznacznie socjaldemokratycznej. Brazylijskie siły zbrojne nie podjęły tej inicjatywy. Po około 3-4 godzinach, według różnych relacji, różnie to miało wyglądać, demonstrujący zostali usunięci z okupowanych przez nich budynków. Około 300 z nich zostało aresztowanych. Następnie siły porządkowe, żandarmeria wojskowa Dystryktu Federalnego, dokładnie rzecz biorąc, próbowały rozbić obozowisko założone przez zwolenników Jaira Bolsonaro, założone przed siedzibą Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych w stolicy kraju Brazylii. Co ciekawe, tutaj jakby żandarmeria wojskowa została wówczas powstrzymana przez kordon policji, przez kordon założony przez wojskowych z wykorzystaniem między innymi 3 samochodów opancerzonych. Także to obozowisko rozbito dopiero następnego dnia, już w poniedziałek, dzisiaj 9 stycznia. Tam około 1200-1300 demonstrujących zostało aresztowanych. Zabrał oczywiście głos sam prezydent Luiz Inácio Lula da Silva. Jeszcze wczoraj na konferencji prasowej w stanie São Paulo ogłosił wydanie dekretu zobowiązującego siły porządkowe do przywrócenia porządku konstytucyjnego w dystrykcie federalnym. Potępił też uczestników zajść w stolicy kraju. Następnie głos zabrał minister sprawiedliwości Brazylii Flavio Dino, a także minister sekretarz do spraw relacji instytucjonalnych Aleksandr Padilla, którzy zapowiedzieli śledztwo w sprawie zajść w stolicy kraju i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zorganizowania i udziału w zamieszkach. Te zajścia w stolicy Brazylii rodziły o tyle jakby wątpliwości po stronie urzędującego prezydenta, że, no jak Państwu wspomniałem, siły zbrojne, do których próbowali się odwołać demonstrujący, założyły kordon ochronny wokół ich obozowiska przed siedzibą Sztabu Generalnego. Wojsko tłumaczyło się później, że wśród demonstrujących byli członkowie rodzin wojskowych i dlatego członkowie siły zbrojne nie chciały, żeby doszło tam do brutalizacji zajść, do na przykład rozlewu krwi bądź pobicia dotkliwego któregoś z protestujących. No, zostało to przyjęte oczywiście przez administrację brazylijską obecną bardzo negatywnie. Najprawdopodobniej w nadchodzących dniach możemy się spodziewać jakiejś czystki wśród elity wojskowej Brazylii.
Tym niemniej wątpliwości rodzi też zachowanie samej żandarmerii wojskowej, która, proszę Państwa, gdy protestujących, których, jak mówiłem, było kilka tysięcy, gdy protestujących dowoziły na miejsce na plac Trzech Władz w Brazylii autokary, oczywiście wiele tych autokarów było, kilkadziesiąt co najmniej, były one eskortowane wyłącznie przez żołnierzy żandarmerii wojskowej. I następnie, gdy już przybyli nimi zwolennicy Jaira Bolsonaro, zaczęli tworzyć zgromadzenia, a następnie wdzierać się do budynków publicznych, szpalery żandarmów i policjantów w zasadzie nie stawiały im znaczącego oporu. Rozstępowały się pod presją tłumu. Na materiałach filmowych widzimy, jak policjanci z telefonów komórkowych filmują przebieg zajść. No to oczywiście rodzi podejrzenia, że no albo żandarmeria wojskowa nie dopełniła najzwyczajniej swoich obowiązków, doszło do zaniedbania obowiązku ochrony centrum politycznego państwa, albo wręcz resorty siłowe były w jakiejś zmowie z protestującymi i celowo otworzyły im drogę do zdobycia budynków użyteczności publicznej. To już w tej chwili zrodziło konsekwencje, że tak powiem, personalne, dlatego że gubernator Dystryktu Federalnego Ibanez Rocha zawieszony został w czynnościach służbowych na 90 dni. Wcześniej, próbując ratować swoją pozycję polityczną, zwolnił ze stanowiska odpowiedzialnego za bezpieczeństwo stolicy Andersona Torresa, dowodzącego właściwie jednostkami żandarmerii publicznej. Prawdopodobnie tutaj wina zostanie zrzucona na przewodniczącego Gabinetu Bezpieczeństwa Instytucjonalnego, Gabinetu Bezpieczeństwa Instytucji, czyli tych rządowych właśnie budynków, Marco Edsona Gonsalvesa Diasa, który został jeszcze mianowany przez poprzedniego prezydenta Jaira Bolsonaro, no i prawdopodobnie co najmniej biernie sprzyjał tej właśnie akcji rewolucyjnej, można powiedzieć, na placu Trzech Władz. No oczywiście zarówno minister sprawiedliwości, jak i minister sekretarz do spraw instytucjonalnych zapowiedzieli, i prezydent też zapowiedzieli, że blokady zakładane przez zwolenników Jaira Bolsonaro w innych miejscach kraju, blokady dróg, będą sukcesywnie rozbijane. Właściciele autokarów, którymi przywieziono demonstrantów, mają zostać poddani weryfikacji finansowej, prawnej, personalnej. Tak ma zostać sprawdzone, kto wynajmował te autokary, kto płacił za przewiezienie nimi uczestników zajść, kto został wreszcie przewieziony tymi autokarami. Tutaj ma być, zapowiadane jest takie bardzo głębokie śledztwo. Zablokowane też zostały wszystkie profile na Twitterze należące do zwolenników Jaira Bolsonaro, na TikToku, również na Instagramie, na Facebooku. Tutaj władze tych wielkich koncernów, GAFA, można powiedzieć, poszły zdecydowanie na współpracę z administracją Luisa Inácio Lula da Silva. Luis Inácio Lula da Silva spotkał się również, zyskał również jednoznaczne poparcie zagranicy. Poparli go w zasadzie wszyscy przywódcy regionalni, począwszy od takich lewicowych, jak na przykład prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel, czy prezydent Wenezueli Nicolás Maduro, czy prezydent i wiceprezydent Argentyny Alberto Fernandez i Cristina Fernandez de Kirchner, czy wreszcie prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador i sekretarz spraw zagranicznych tego państwa Marcelo Ebrard, aż po, proszę Państwa, przywódców, można powiedzieć, prawicowych, jak prezydent Ekwadoru, nowo rządząca ekipa w Peru,
prezydent Urugwaju, prawda, prezydent Paragwaju, wreszcie Stany Zjednoczone ustami zarówno prezydenta Joe Bidena, sekretarza stanu Antonego Blinkena, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Brazylii wyraziły poparcie jednoznaczne dla Luisa Inácio Lula da Silva. Gwoździem do trumny tej, można powiedzieć, rewolucji bolsonarystów jest stanowisko samego Jaira Bolsonaro, który w dniu 30 grudnia 2022 roku uciekł z Brazylii do Orlando na Florydzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie do dziś przebywa, i stamtąd wydał takie oświadczenie, że uznaje co prawda prawo demonstrantów do wyrażania swoich poglądów również w miejscach publicznych, ale szturmowanie i zdobywanie i okupację budynków publicznych uważa za absolutnie niedopuszczalne i całkowicie odcina się od tych działań. Takie również stanowisko zajął syn Jaira Bolsonaro, prominentny polityk jego partii, partii liberalnej, do której Jair Bolsonaro należy, Flavio Bolsonaro, który również zaprzeczył związkom byłego prezydenta z autorami zamieszek. Tacy czołowi, proszę państwa, politycy partii liberalnej, jak Gustavo Gayer, jak Carlo Portinho, jak Claudio Satro, no zdecydowanie odcięli się od tych zajść. Odcięli się również inni prominentni byli współpracownicy Jaira Bolsonaro w jego administracji, jak Tarcísio de Freitas, czy wiceprezydent niemal do końca kadencji Jaira Bolsonaro, emerytowany generał w stanie spoczynku Hamilton Mourão z partii Republikanie. Odciął się, proszę państwa, również Sergio Moro, prokurator generalny tropiący aferę Odebrechtu i minister sprawiedliwości w administracji Jaira Bolsonaro, polityk Unii Brazylii, uczestniczącej w koalicji rządowej. Jedynym, który w zasadzie poparł protestujących, był taki, jest taki głośny, popularny teleewangelista zielonoświątkowy Silas Malafaia, który znany był też z poparcia swojego dla właśnie prezydenta Jaira Bolsonaro. No do jakich to wniosków nas, proszę państwa, wszystko powinno prowadzić, że rzecz jasna ta rewolucja, można powiedzieć, to wystąpienie zwolenników Jaira Bolsonaro na Placu Trzech Władz i okupacja budynków kongresu, siedziby prezydenta i Sądu Najwyższego, no nie mają, i wezwanie sił zbrojnych do odsunięcia od władzy Luisa Inácio Lula da Silva, czy też przywrócenia do władzy Jaira Bolsonaro, nie mają, proszę państwa, szans powodzenia. Ta rewolucja została niejako abortowana, przekreślona już zanim się tak naprawdę zmaterializowała. To wystąpienie zwolenników Jaira Bolsonaro było pozbawione sensu. Zorganizowano je w dniu 8 stycznia, w dwa lata po podobnym wystąpieniu zwolenników Donalda Trumpa, którzy, pamiętamy, że 6 stycznia 2021 roku zdobyli Kapitol w Stanach Zjednoczonych, też dokonując jego dewastacji. No również wtedy to nie doprowadziło, proszę państwa, do odsunięcia od władzy, zapobiegnięcia przejęciu władzy przez Joe Bidena i utrzymaniu władzy przez Donalda Trumpa, który sam się odciął zresztą podobnie również od protestujących, jak dzisiaj Jair Bolsonaro od swoich zwolenników. Można powiedzieć, że bolsonaryści, zwolennicy byłego już prezydenta Brazylii są no, takimi trochę sierotami historii, pasażerami martwej wizy historycznej. Są ludźmi przekonanymi, że armia brazylijska w imię obrony kraju przed komunizmem, przed komunistyczną dyktaturą odsunie od władzy właśnie Luisa Inácio Lula da Silva. Tyle, że proszę państwa, Luis Inácio Lula da Silva był już prezydentem w latach 2003-2011 i ta prezydentura, no, wszyscy o tym dziś wiedzą, że była zupełnie nieantagonistyczna wobec
kapitału, zupełnie niegroźna dla demoliberalnego, globalistycznego, kapitalistycznego systemu. Także na przykład, gdy 30 października ubiegłego roku okazało się, że w drugiej turze wyborów prezydenckich, znaczy gdy podano wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich przeprowadzonej 30 października ubiegłego roku, rynki, kapitał spekulacyjny inwestujący w Brazylii, prawda, indeksy Bovespa, indeksy giełdy brazylijskiej, no, zareagowały poprawą wskaźników. Tutaj nie było paniki wśród kapitału spekulacyjnego, ucieczki przed komunistyczną dyktaturą. Wręcz przeciwnie, indeksy 20 największych spółek brazylijskich zanotowały wzrost. Ceny akcji na giełdzie brazylijskiej również zwyżkowały. Także no, tutaj system, można powiedzieć, globalistyczny i w postaci elity świata, elity politycznej świata zachodniego i też kapitału spekulacyjnego zupełnie nie miał nic przeciwko temu, żeby Luiz Inácio Lula da Silva wrócił do władzy. Nie miała w związku z tym również nic przeciwko temu armia brazylijska, która no, co prawda podtrzymywała czy sprawowała dyktaturę w latach 1964-1985, ale tamta dyktatura no, utworzona została w zupełnie innym kontekście polityczno-międzynarodowym. To były czasy, proszę państwa, zimnej wojny, czasy, gdy Związek Radziecki był rywalem Stanów Zjednoczonych, gdy w Ameryce Łacińskiej działały partie jednoznacznie komunistyczne. Dzisiaj już taki ten kontekst jest zdecydowanie nieaktualny. Najbliższe państwa, które można określić mianem socjalistycznych dyktatur czy lewicowych dyktatur, Wenezuela, Nikaragua, Kuba, no nie są mocarstwami, które byłyby w stanie zagrozić Brazylii i głębokie państwo brazylijskie, że tak powiem, właśnie służby specjalne, wyżsi oficerowie wojska, technokraci gospodarczy oczywiście doskonale sobie zdają z tego sprawę, że Luiz Inácio Lula da Silva nie jest brazylijskim Hugonem Chavezem czy Nicolasem Maduro, nie jest brazylijskim Fidelem Castro, nie jest brazylijskim Danielem Ortegą, w związku z tym jego prezydentura nie zagraża rozszerzeniem komunizmu na Brazylię, a zatem nie ma powodu, żeby blokować mu dojście do władzy. Z racji tego, że poprzednia prezydentura Luiza Inácio Lula da Silva z lat 2003-2011 odznaczała się raczej dużą pozytywną dynamiką gospodarczą, wzrostem gospodarczym, napływem kapitału spekulacyjnego do Brazylii, który by dostrzegał korzyści wizji polityki gospodarczej prezydenta, tak zwanego lulizmu, tego, aby no, włączać do życia gospodarczego wcześniej zmarginalizowane, wykluczone z życia gospodarczego ubogie warstwy społeczne. Właśnie no, z racji tego, że ta prezydentura charakteryzowała się no, zdecydowanie pozytywną dynamiką gospodarczą, to też w gronie oficerów brazylijskich sił zbrojnych no nie ma takiego poczucia paniki, że rządy jakiegoś populistycznego socjaldemokraty mogą zrujnować gospodarkę. Także proszę państwa, no zupełnie inny jest kontekst zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy czasów dzisiejszych i roku 1964. Nie było w związku z tym szans na wystąpienie sił zbrojnych po stronie zwolenników prezydenta Bolsonaro. Tu proszę państwa jeszcze warto o jednym takim epizodzie wspomnieć. Jeśli dobrze pamiętam, kwietniu 2021 roku, w marcu, przepraszam, 2021 roku, gdy szalała psychoza COVID-a, prezydent Bolsonaro popadł w ostry konflikt z gubernatorami, między innymi São Paulo i kilku innych stanów brazylijskich, którzy wprowadzali obostrzenia covidowe, podczas gdy on sam się nim sprzeciwiał.
Prezydent próbował się odwoływać do trybunału, do Najwyższego Trybunału Federalnego, do Sądu Najwyższego. Te odwołania nie przyniosły do Trybunału Konstytucyjnego, te odwołania nie przyniosły zadowalających dla niego rozstrzygnięć, dlatego próbował wysłać, zmobilizować wojsko, aby przeprowadziło demonstrację zbrojną przed siedzibą sądów, przed siedzibami władz stanowych. Wojsko się na to nie zgodziło, w związku z czym prezydent zdymisjonował ówczesnego ministra obrony Fernando Azevedo e Silvę, próbując zastąpić go swoim zwolennikiem. Wtedy jednakowoż do dymisji podali się dowódcy armii lądowej, floty i lotnictwa. I prezydent, aby nie eskalować kryzysu konstytucyjnego, zmuszony był ustąpić, zmuszony był zgodzić się na zastąpienie na stanowiskach dowódców poszczególnych gałęzi sił zbrojnych, tych dowódców, którzy podali się do dymisji, dowódcami następnymi w kolejce starszeństwa, a nie swoimi zwolennikami. Także prezydent Bolsonaro bynajmniej nie cieszył się poparciem armii. Jego polityka nie była bezkrytycznie przyjmowana przez siły zbrojne. Armia nie uważała go za swojego człowieka i dlatego też próba powołania się w tej chwili na armię przez bolsonarystów była skazana na porażkę, była skazana na niepowodzenie. Tutaj należy jakby wziąć pod uwagę, że pewne segmenty sił zbrojnych, tak jak Państwu powiedziałem, tam właśnie próba usunięcia tego koczowiska bolsonarystów spod siedziby sztabu generalnego w Brazylii w nocy z 8 na 9 stycznia się nie powiodła ze względu na blokadę, jaką rzekomo mieli ustawić wojskowi, również z użyciem, jak mówiłem wcześniej, 3 samochodów opancerzonych. W związku z tym jakieś segmenty sił zbrojnych rzeczywiście mogły sprzyjać Jairowi Bolsonaro, ale nie były to, proszę Państwa, nie była to na tyle znacząca część sił zbrojnych, aby one się w całości opowiedziały po stronie prezydenta. Byli to najprawdopodobniej dowódcy średniego i niższego szczebla z dystryktu federalnego. Proszę Państwa, jeszcze warto sobie tutaj jakby takie głębiej trochę spojrzeć na ten problem roli sił zbrojnych w systemie politycznym Brazylii, no bo rzeczywiście siły zbrojne, wywiad, technokraci gospodarczy tworzą tak zwane głębokie państwo w Brazylii, czyli właśnie ten taki system polityczny, którego wyrazem była dyktatura w latach 64-85. W kolejnych dekadach ten nieformalny układ wojskowo-technokratyczny tak naprawdę dawał dawał legitymizację kolejnym prezydentom cywilnym już w 1985 roku, pilnując jednakowo, żeby żaden z nich nie był zbyt radykalny, żeby nie zniszczyli podstaw gospodarki liberalnej i orientacji Brazylii na Stany Zjednoczone, na Waszyngton. Także wojsko wciąż było aktywne w systemie politycznym Brazylii, wciąż w jakimś stopniu jest aktywne, aczkolwiek nie tak, jak wyobrażali sobie to zwolennicy prezydenta Bolsonaro. Tutaj jakby, żeby zrozumieć ten kierunek zaangażowania brazylijskich sił zbrojnych, należy sięgnąć dość głęboko w przeszłość, do lat 1940. W 1943 roku, proszę Państwa, Brazylia zdecydowała się wysłać swój korpus ekspedycyjny, który przez kolejne 2 lata walczył na Półwyspie Apenińskim pod dowództwem Yanquesów. To była Forza Expedicionaria Brasileira, brazylijski korpus ekspedycyjny. No i tam współpracując z Yanquesami, brazylijscy oficerowie doszli do wniosku, że Stany Zjednoczone reprezentują typ cywilizacji, który wart jest naśladowania, wart jest skopiowania w Brazylii, i stali się
strażnikiem niejako takiego właśnie, takiej właśnie koncepcji urządzenia państwowości brazylijskiej. Po powrocie brazylijskiego korpusu ekspedycyjnego w 1945 roku, no w zasadzie kwestią czasu było załamanie władzy ówczesnego prezydenta Getulio Vargasa, który raczej prowadził politykę, można powiedzieć, taką nacjonalistyczną, opartą na solidaryzmie społecznym. Jego prezydentura dobiegła końca w 1946 roku, później na krótko w latach 50. wrócił do władzy. Został obalony nieprzypadkowo przez właśnie brazylijskie siły zbrojne, które uznały, że no, prowadząc politykę socjalnego zaangażowania państwa zagraża neoliberalnej i projankowskiej orientacji Brazylii. Kolejnym takim filarem, bo jakby oczywiście ten brazylijski korpus ekspedycyjny no, zostawił po sobie wyższych oficerów z pewnym doświadczeniem polityczno-wojskowym, którzy następnie no, tym doświadczeniem się kierując narzucali kierunek, narzucali orientację brazylijskiej armii, ale jakby że to by wygasło oczywiście wraz z no, przejściem w stan spoczynku weteranów brazylijskiego korpusu ekspedycyjnego, gdyby nie fakt, że w 1949 roku powołano w Brazylii wyższą szkołę wojskową, Escola Superior de Guerra, instytucję wzorowaną na jankowskim National War College. Ta szkoła, Escola Superior de Guerra, przez kolejne dziesięciolecia, można powiedzieć, kształciła elitę cywilno-wojskową brazylijskiego głębokiego państwa. I nadal, proszę państwa, tak robi. Kształci ją pod ścisłą kontrolą polityczno-ideologiczną i geostrategiczną doradców z USA, doradców wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, zarówno z sił zbrojnych USA, jak i z wywiadu tamtejszego. W związku z tym brazylijskie siły zbrojne są tak naprawdę pasem transmisyjnym Waszyngtonu w Brazylii. No, a proszę państwa, kto rządzi w Waszyngtonie? No nie jest to już Donald Trump, którego naśladować próbował Jair Bolsonaro. Jest to Joe Biden, który trumpizmu nienawidzi i w związku z tym również bardzo niechętnie i nieufnie spoglądał na Jaira Bolsonaro i z ulgą przyjął zwycięstwo obecnego prezydenta Luisa Inácio Lula da Silva. Także bolsonaryści próbowali odwoływać się do armii, która nie jest samodzielnym aktorem, tylko jest instrumentem Waszyngtonu i próbowali powoływać się na Stany Zjednoczone, które również nie są tym, czym, jakie sobie wyobrażają bolsonaryści, nie są strażnikiem cywilizacji chrześcijańskiej, konserwatyzmu, kapitalizmu i antykomunistycznego Zachodu, tylko no, można powiedzieć rozsadnikiem demoliberalizmu, rozsadnikiem postmodernizmu, wokizmu obyczajowego, tak, czyli no, tego wszystkiego, co jest agendą, co składa się na agendę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i też poniekąd obecnego prezydenta Brazylii. Także no właśnie z tego powodu można powiedzieć, że bolsonaryści to są, no, to są takie sieroty historii, ludzie, którzy nie zauważyli, że rzeczywistość wokół nich się diametralnie zmieniła. I proszę państwa, jeszcze jedna słabość tej rewolucji bolsonarystowskiej, mianowicie ani Jair Bolsonaro, ani jego zwolennicy, ani cała brazylijska prawicowa myśl polityczna związana właśnie z Escola Superior de Guerra, czy no, powiedzmy prawicą ewangeliką od lat 80. nie jest antydemokratyczna. To znaczy na przykład Jair Bolsonaro popierał, co prawda pozytywnie się wypowiadał o dyktaturze wojskowej z lat 64-85, ale nie jako zaprzeczeniu demokracji, tylko jako pewnym takim reżimie stanu wyjątkowego, który miał bronić demokrację przed ową mityczną dyktaturą komunistyczną, a następnie w odpowiednim momencie ustąpić i oddać władzę cywilom. Także ani bolsonaryści nie są
poza ich horyzontem, poza horyzontem ich wyobraźni politycznej leży zniesienie demokracji i ustanowienie dyktatury, ale ani tym bardziej ich mistrz Jair Bolsonaro o niczym takim nie marzył i nic takiego nie planował. Zwłaszcza gdy jego protektor w USA, Donald Trump, został odsunięty od władzy na początku 2021 roku. Także proszę Państwa, te zamieszki, blokady dróg, protesty przeprowadzane przez bolsonarystów w różnych częściach Brazylii, jak i zajścia z wczoraj, z 8 stycznia na Placu Trzech Władz w Brazylii, no, nie miały przed sobą żadnej politycznej przyszłości. To była podróbka puczu trumpistów z 6 stycznia 2021 roku, tylko że no, ile trumpiści zdobyli Kapitol jeszcze przed zaprzysiężeniem, przed certyfikacją wyniku wyborczego przez kongres, żeby właśnie zapobiec tej certyfikacji, no to w przypadku bolsonarystów no, oczywiście doszło do jakiegoś zupełnego nieporozumienia, no bo zaprzysiężenie Luisa Inácio Lula da Silva na prezydenta Brazylii odbyło się 1 stycznia ponad tydzień temu, także ta akcja była już zdecydowanie spóźniona na poziomie takim konstytucyjno-formalnym. Luis Inácio Lula da Silva był już prezydentem i zdążył się jako prezydent, że tak powiem, zalegitymizować w oczach aparatu państwowego. Na koniec, proszę Państwa, jeszcze krótka uwaga, no, czy powinniśmy sprzyjać bolsonarystom, kibicować im. Moim zdaniem nie ma w tym ruchu nic absolutnie z punktu widzenia kontrrewolucyjnego, tożsamościowego, nie ma nic wartościowego. Jest to, można powiedzieć, skrajna prawica demoliberalna, cywilizacyjnie protestancka, jankeska, zielonoświątkowa, nie mająca nic wspólnego ani z dziedzictwem cywilizacji łacińskiej, monarchii katolickiej, legitymizmu, ani z etnocentryzmem, ideami tożsamości, tak ideami wspólnot naturalnych. To jest środowisko, które bardzo płytkie intelektualnie, które tam wyżywa się w postulatach, prawda, wolnego rynku, antykomunizmu, nie wiem, prawa do broni i tak dalej, i tak dalej. Można go przyrównać tutaj w Polsce do jakiejś mieszanki PiSu i Konfederacji z przewagą elementów pisowskich i no tak mało jak te dwie partie w Polsce mają wspólnego z ideami narodowymi czy powiedzmy takimi tradycjonalistycznymi, tak mało również bolsonaryści mieli z nimi wspólnego. Także no, proszę Państwa, możemy sobie popatrzeć na tę rewolucję trochę tak z boku, zupełnie jakby bez, nie angażując się po żadnej ze stron. Jeżeli by już tak bardzo, bardzo no powiedzmy tolerancyjnie podchodzić do obydwu stron konfliktu politycznego, czyli do Luisa Inácio Lula da Silva i do Jaira Bolsonaro, no to wydaje mi się, że ze względu na dostrzeganie wagi problemów środowiska naturalnego, problemów ekologicznych, no mimo wszystko tutaj Luis Inácio Lula da Silva byłby mniejszym złem, można powiedzieć, aczkolwiek jego poglądy obyczajowe, poglądy kulturowe no są oczywiście nie do przyjęcia. Luis Inácio Lula da Silva nie ma też nic wspólnego z najszerzej nawet pojętym antysystemem, jest zwyczajnym socjaldemokratą. Gdyby szukać dla niego analogii w Europie, to taką ekonomiczną analogią byłby Tony Blair, nie wiem, geopolitycznie, no właśnie geopolitycznie Luis Inácio Lula da Silva ma pewne zalety, ponieważ realizuje tak zwaną politykę meridionalizmu, czyli zakotwiczenia, osadzenia Brazylii w kontekście południowoamerykańskim, oderwania się przez Brazylię od Waszyngtonu, a zwrócenia ku Argentynie, ku
ku Boliwii, ku swoim sąsiadom bezpośrednim i też ku światu policentrycznemu, zaangażowania się w BRICS, na przykład w UNASUR i w inne regionalne bądź globalne konstelacje mające wytworzyć alternatywę dla dominacji świata północnoatlantyckiego. Także w tej akurat warstwie Luis Inácio Lula da Silva ma pewne zalety, dlatego gdybym miał szukać geopolitycznej analogii dla niego w Europie, no to wydaje mi się, że Gerhard Schröder byłby takim dobrym porównaniem, dlatego że no pamiętajmy, że Gerhard Schröder też jakby promował zbliżenie Berlina z Moskwą, promował Nord Stream, prawda, to promował autonomizację Europy wobec Stanów Zjednoczonych, sprzeciwiał się agresji USA na Irak, prawda, więc no można też go jakoś tam do pewnego stopnia przynajmniej wpisać w ideę świata policentrycznego. Tak więc, proszę Państwa, właśnie Luis Inácio Lula da Silva, tak jak mówiłem Państwu, realizował politykę tak zwanego merydonializmu, czyli wpisania Brazylii w kontekst organizacji regionalnych, takich jak UNASUR na przykład, czy globalnych jak BRICS, które stanowić mają alternatywę dla neoliberalnej globalizacji. No i z tego powodu można powiedzieć, że również był taką pozytywną alternatywą dla Jaira Bolsonaro, który jednoznacznie orientował Brazylię na Stany Zjednoczone, na Izrael, na Tajwan, na Japonię, także na te wszystkie państwa, które no jednoznacznie są kojarzone z orientacją neoliberalną, globalistyczną, demoliberalną, można powiedzieć, z globalnym systemem. Na koniec jeszcze warto sobie na jedną rzecz zwrócić uwagę, proszę Państwa, na poziomie czysto materialnym, proszę zwrócić uwagę, że bolsonarystom udało się zdobyć najważniejsze budynki w siedzibie najwyższych władz Brazylii. Udało się to zdobyć tłumowi zgromadzonemu na placu trzech władz w stolicy Brazylii. Co to oznacza dla nas? No, że, proszę Państwa, uliczna rewolucja jest w pewnych warunkach możliwa. Pod warunkiem oczywiście, że ktoś wie, po co ją robić, po co ją chce robić i ma jakiś plan polityczny. No tak jak Państwu starałem się unaocznić, w moim przekonaniu światopogląd bolsonarystów, czy ich diagnoza rzeczywistości politycznej były fundamentalnie fałszywe, były zupełnie zdezaktualizowane historycznie i niezwiązane z rzeczywistością, dlatego ze współczesnością, dlatego ich projekt polityczny jest skazany na porażkę, natomiast no, jest to jeden z przykładów ilustrujący tezę, że dzisiejsze państwa ponowoczesne nie są wcale aż tak potężne, jak mogłoby się to z zewnątrz wydawać, że tłum zgromadzony na ulicy jest w stanie zająć najważniejsze budynki publiczne i jeżeli tym tłumem ktoś pokierowałby, kto miałby konkretny plan polityczny, to taki plan mógłby w takiej właśnie sytuacji zajęcia centrum władzy zrealizować. Także warto zachować pewien optymizm, jeśli chodzi o perspektywy antysystemu, no bo system się wielokrotnie ośmiesza i te wydarzenia w Brazylii, których byliśmy świadkami w dniu wczorajszym, no, obok oczywiście tych z 6 stycznia 2021 roku, są taką kompromitacją systemu. Miejmy nadzieję, że nie ostatnią. Miejmy nadzieję, że demoliberalizm będzie zaliczał kolejne wpadki, no i że następnym razem już nie jakaś przypadkowa zbieranina sierot po Reaganie, Trumpie i zimnej wojnie będzie autorami takich kompromitacji, tylko ktoś już z naszego obozu politycznego, ze środowiska antysystemu. I z tym wnioskiem chciałem Państwa dziś zostawić. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Czołem Wielkiej Polsce.